Na tak zwanym rozmytym poziomie świadomości, to są wczesne poziomy, mniej więcej do 124 na mapie Hawkinsa. Jeśli pojawiają się w związku problemy, będziemy zagubieni. Może się tak zdarzyć, że nie będziemy rozumieć, o co chodzi, czemu mi się to przydarza, dlaczego tak się dzieje. Obrazowo pokażę taką sytuację. Miałam kiedyś, pracowałam kiedyś z panią, która była w związku małżeńskim od 30 lat. Ten związek od 20 lat mąż miał kochankę. Mieli dobre zawody, mieli dom, mieli dzieci, mieli wnuki. Ta pani nie dopuszczała do świadomości, choć wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że mąż ma kochankę. Udawała, że tego nie wie, że się tego nie domyśla. Utrzymywała status quo, ponieważ dla niej punktem oparcia, pani była na rozmytym poziomie świadomości, czyli takim, gdzie nie mamy jasnego poczucia własnej tożsamości, gdzie poszukujemy kogoś, czegoś na zewnątrz, z czym się możemy zidentyfikować, na czym możemy zbudować swoją stabilność. Wszystkie nasze punkty oparcia są na zewnątrz, a nie wewnątrz nas. I dla tej pani tymi punktami oparcia była rodzina, był dom, były wnuki, były święta spędzane z rodziną, były wspólne wakacje z rodziną i z dziećmi. Dla niej to były punkty oparcia, na których ona utrzymywała swoje poczucie bezpieczeństwa. Ale po tych 20 latach w końcu mąż zdecydował, że nie będzie utrzymywał tej fikcji. Dzieci są dorosłe, odchowane, są wnuki. On w końcu odchodzi do kochanki, z którą był przez 22 lata. I pani przeżyła szok. Przeżyła kompletny szok, straciła, zdestabilizowała się jej rzeczywistość kompletnie i nie rozumiała, czemu on jej to robi. Kiedy przez całe życie tak naprawdę nie było między nimi żadnej więzi, kiedy ta więź wygasła po pierwszych latach dwóch czy trzech małżeństwa, kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że pan ma inną panią, ona była w szoku i nie rozumiała, czemu on jej to robi. Kiedy jesteśmy na egocentrycznym poziomie świadomości i zaczynają się w związku problemy, to na egocentrycznym poziomie świadomości my mamy doskonałe poczucie siebie, mamy jasno sprecyzowane poglądy o sobie, o innych, o świecie, jedynie słuszne zresztą. Więc oczywiście, jeśli pojawiają się problemy w związku, to nie widzimy żadnej swojej odpowiedzialności, natomiast widzimy 100% odpowiedzialności partnera, czyli partnera wysyłamy na psychoterapię, ponieważ z nami jest wszystko okej. Jak widać, ani na jednym, ani na drugim poziomie świadomości nie widać na pierwszy rzut oka potencjału do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie i próbować coś z tą toksycznością w związku zrobić. Taka gotowość pełna jest na dojrzałym poziomie świadomości. Ponieważ tutaj jest to wpisane w ten poziom, jest to naturalne, nie jesteśmy przywiązani do swoich przekonań, dopuszczamy to, że możemy się mylić, dopuszczamy, że nie jesteśmy nieomylni i otwieramy się na możliwość zobaczenia swojej części odpowiedzialności po to, żeby wyjść z tego, co jest w tym związku destrukcyjne. Co nie znaczy, że na poziomach świadomości rozmytym i egocentrycznym nie ma żadnych szans na związku, absolutnie nie. Mówię tylko o pewnej naturalnej gotowości do podejmowania pracy nad uzdrowieniem problemów w związku.